czołem, drodzy widzowie. Nadszedł czas podsumowania naszego majowego spotkania. Dowiedziałem się wtedy, że w tamten weekend, po weekendzie majowym, mam wolne, mam czas i mogę pojechać do Warszawy, bo i tak musiałem w Warszawie być dzień wcześniej. Dzięki czemu udało się wszystko dograć tak, żeby wtedy w sobotę móc tam być. Był zorganizowany plac, miejsce, no i mogliśmy się spotkać. Miałem też fanty, miałem połapane parę kontaktów, no i stwierdziłem, że pora. Zaryzykować. Myślałem, że będzie to małe, kameralne spotkanie, może z kilkudziesięcioma osobami w porywach. Tak też żeśmy się nastawiali i w sobotę od rana pojechaliśmy na plac, poustawiać ławki, posprzątać, przygotować wszystko. Kumpel pojechał do sklepu zrobić zakupy na grilla, gdzieś tak koło 14 pojawiło się dwóch kolegów, których tutaj serdecznie pozdrawiam. Przygotowaliśmy wszystko, jest po 14, nie? No i siedzimy, czekamy. Co będzie, to będzie. No i zaczęli przychodzić ludzie, gdzieś tak e, 20 po. Pół do trzeciej było już kilkanaście osób. Pomyślałem sobie, no fajnie, no może jeszcze trochę dojdzie. Nie będzie 50 osób nawet. Posiedzimy, pogadamy, zobaczymy. Wiedziałem, że niestety niefortunnie tamto wydarzenie, które zorganizowałem, kolidowało z marszem, który był wtedy organizowany w Warszawie. No ale byli ludzie, którzy pogodzili jedno z drugim, i właśnie z tego powodu przed 15 jeszcze nie było dużo osób, tłumek był spory. Było prawie 300 osób. Na szczęście, kiełbasy z grilla, chleba, keczupu wszystkiego starczyło na styk, jakby idealnie było wyliczone. Niestety nie miałem jakiegoś podestu, podniesienia, czegoś, żeby mówić z góry, a mówienie do takiego tłumu ludzi no, nastręczało pewne trudności techniczne. Zdarłem sobie gardło, opowiadałem. To mniej więcej co można było zobaczyć w filmie o modernizacji wojska polskiego od 1989 roku do dziś, wzbogacone o pewne nowe wątki. Pojawił się magazyn Fragout, był pan Sitarski, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Dzięki niemu mogliście zobaczyć na żywo MSBS-a zwanego Grotem. Można było zobaczyć także inne ciekawe rzeczy. Mogliście na żywo, bo w filmie nie miałem ich, żeby zaprezentować, zobaczyć hełmy Wojska Polskiego, kewlarowe wprowadzone po 90 roku oraz dowiedzieć się, jakie problemy techniczne były z tym związane, z ich wdrożeniem. Sama prelekcja rozciągnęła się, jak dobrze pamiętam, na jakieś dwie godziny gadania. Potem podeszli do mnie ludzie, masa ludzi. Zaczęło się pozytywnie, dostałem prezent. Mały chłopiec podszedł do mnie i wręczył mi w prezencie w plastikowym, przeźroczystym pudełku taki zabawkowy model czołgu T34-76. No, powiem wam, że to było takie miłe, rozczulające. Potem y, ludzie przychodzili o autografy, chcieli sobie zwalnąć selfie. No, powiem wam, że pierwsze 5 minut było ok, po 15 minutach już drętwiała mi ręka, a po pół godziny stało się to męczące z tego względu, że no, ta świadomość, że kurde, z godzina albo dwie jeszcze zejdzie tylko na to, żeby każdemu podpisać coś i, i zrobić z zdjęcie, że to niestety logistycznie jest ciężkie do dogrania. To była cenna lekcja. No a potem była taka pogadanka, gdzie widzowie otoczyli mnie dość ciasnym kręgiem, no i były pytania. No jakie były pytania? No oczywiście te najbardziej gorące Najbardziej kontrowersyjne, czyli właśnie były pytania odnośnie ustawy 447 i marszu, który wtedy był w Warszawie, oraz właśnie tych wszystkich roszczeń. One są nazywane roszczeniami żydowskimi, ale to akurat bardziej było związane z Kongresem Stanów Zjednoczonych. Były z tego oczywiście pytania o Żydów, o Holokaust, o to, jaka była rola Polaków w Holokauście. Pojawiły się oczywiście nie do uniknięcia pytania o żołnierzy wyklętych i o wszystkie z tym związane kwestie. Bardzo mnie zaskoczyło to pozytywnie, że przy takiej wielkiej ilości ludzi obyło się bez żadnych incydentów. Bez żadnych głupot, nie trzeba było pilnować rzeczy na stoiskach, nie trzeba było patrzeć ludziom na ręce. Jestem pod głębokim wrażeniem tego, na jak wysokim poziomie kultury była ta impreza, i za to chciałbym Wam serdecznie podziękować. Przekrój wiekowy też był bardzo duży, bo praktycznie od najmłodsza chyba była dziewczynka lat 5, 4, coś takiego, nie jestem teraz nawet pewien, ale bardzo mała, a. Najstarsi moi widzowie, jaki się, znaczy się pojawili, to byli już ludzie na emeryturze, więc po 67 roku życia. Także jestem bardzo pozytywnie zaskoczony wysokim poziomem kultury, tym, jak bardzo Was cieszyło to spotkanie ze mną i rozmowa. No, i wtedy żeśmy postanowili na tym spotkaniu, że zrobimy grupę na Facebooku. Jest więc grupa, link do niej będzie w opisie. Grupa na Facebooku nazywa się Irytujący Ludzie. Jest to związane z tym, że z różnymi ludźmi, zarówno tam na imprezie, jak i potem prywatnie na Facebooku, na maila, rozmawialiśmy o różnych działaniach. Odkryłem się wam trochę na tym spotkaniu. Powiedziałem, że chciałbym robić różne projekty społeczne, chciałbym zmieniać, pomagać, działać. Nie jestem zainteresowany tylko historią jako rzeczą martwą, zamkniętą. Jestem także zainteresowany przyszłością, a więc pisaniem historii. Więc grupa myślę, że idealnie do tego się nada. Jeszcze raz powtarzam, link do grupy jest w opisie. Spotkanie było sukcesem. Pozdrawiam małżeństwo Państwa, Rychłych i innych przyjaciół, którzy byli. No i wtedy też stwierdziliśmy, że kurde, no, był magazyn Frakaut, byli rekonstruktorzy, było wielu kolegów, byli ludzie, którzy jeszcze chcieli przyjechać, coś wystawić, ale mówiłem: hola, hola, stop! Ludzie, bo z tego się zrobi mm, zlot historyczny, z tego się zrobi impreza masowa. No i powiem Wam, że mm, tak, to jest pomysł, zobaczymy. Na razie jesienią myślę, że zrobię jeszcze jedno spotkanie dla widzów. Może w Warszawie, może gdzieś indziej. I zaczęła kiełkować idea zrobienia czegoś w rodzaju zlotu historycznego. Zobaczymy, co nam z tego wyniknie. A tymczasem dziękuję Wam raz jeszcze. Byliście zarąbistą publiką. Bardzo było miło mi też poznać niektórych ludzi, którzy od wielu lat są moimi patronami na patronajcie, którzy podeszli, pogadali. Jest rozmowa, no bardzo miło, kulturalnie wszystko, i dopiero nagle, nie wiem, po 20 minutach rozmowy, a wiesz. Ja cię sponsoruję. Wow! Bardzo mi się to podobało, że ci ludzie są tacy, bym powiedział, skromni, że nie każdy superbohater nosi pelerynę. Naprawdę dużo fajnych, niesamowitych ludzi w bardzo dużym przedziale wiekowym spotkałem. Mam nadzieję, że razem coś podziałamy. Zapraszam Was do grupy i spróbujemy zorganizować jeszcze jedną taką imprezę, ale większą. No i z większym wyprzedzeniem, żebym wcześniej dostał urlop z pracy. A tymczasem dziękuję, żegnam się i od razu wyłączam kamerę i nagrywam w innym miejscu następną rzecz, ponieważ mam wam do opowiedzenia o pewnym bardzo fascynującym, a niesłusznie zapomnianym ludobójstwie z XX wieku. Cześć i czołem, pozdrawiam. Hej!